Dzień dobry panowie, wprowadźmy trochę słońca na nasze wykresy, czyli tutaj widzicie wykresik, to jest wykresik Bitcoina. Kto wczoraj, tak około 17, patrzył na żywo na wykres Bitcoina, oj, musiał mieć nieźle, niezłe emocje, powiem wam, ja wracałem gdzieś tam z miasta autobusem i to było tutaj, czekaj, cofnijmy się, przeżyjmy to jeszcze raz, ja wczoraj w tym momencie właśnie jak widziałem, jak ten Bitcoin tu rośnie, to ja już nagrywałem, już 68 przebijamy, lecimy to the moon, czekajcie, będziemy na 15-minutowy i nagrywam, o, zobaczcie tutaj, nagrywam to. Czekaj, na chwilę to wywalimy, żeby tego nie było. Nagrywam tu, wow, i potem patrzę i już montuję ten filmik, co nagrywałem wczoraj. To był taki krótki, miał być short, a to tak o, jeb. Jak mocno windą poszło do góry, to było coś takiego. Wiecie, jaki to jest formacja? To jest formacja samobójcy, coś takiego. Jak zobaczycie kiedyś coś takiego, takie pionowe kreski, a potem taki zjazd, to jest formacja samobójcy. Tu samobójca, hipek, czekajcie, narysujmy go. Tu jest samobójca, o, cyk. Cyk, o, ten pan wjeżdża windą szybko na ostatnie piętro jakiegoś wysokiego budynku, a nawet może być 10-piętrowy. Nie, tutaj był wyższy, tutaj był jakiś 40-piętrowy. Wjechał na 40 piętro bardzo szybko, a potem on robi jump. Czekajcie, tylko jump robimy już inaczej. Jump robimy inaczej. I robimy coś takiego. I patrzcie, i ten samobójca wychodził z poziomu zero, a spadł na poziom minus 4, na parking podziemny głęboko. Tak to właśnie często bywa i osoby, które wczoraj na przykład na tej podniecie, że tak powiem, bo ja sam tutaj się podnieciłem, to pięknie mi tutaj miałem alarmy ustawione, pipik, szło tutaj, było 68, no nie, no prawie było 68 tysięcy dolarów, no 67, no prawie 68, tutaj mi jeszcze tylko nie zapiekało. I jak tutaj ludzie, osoby takie jak my, jak ty, jak ja, otwierały sobie, grały na dźwigni, jeszcze raz przestrzegam, które grały na dźwigni i otwierały longi, wiecie, często bardzo dużo osób właśnie gra na dźwigni małą kwotą, bierze 10 dolarów, 20, 100, może dla kogoś 100 też to jest mała kwota, 100 dolarów i otwierają te dźwignie razy 50. I panie, jak ty tu otwierasz dźwignię razy 50, na przykład tutaj, to wtedy dźwignia razy 50 to jest taka, że ci 50 razy, jak kurs rośnie, na przykład 1%, to ty już masz 50%, ale jak kurs spada 1%, to ty już masz 50% do tyłu, a jak spada 2% kurs, to tobie wszystko zabierają, co wsadziłeś. I patrz, na przykład tutaj, jakbyś wczoraj otworzył longa na dźwignię razy 50, no to już tutaj, o, to już tutaj by ci zabrało cały kapitał. Czyli wsadziłeś na przykład 1000 dolarów i tutaj już nie macie. A spadło 3%, czyli nawet jak tutaj wsadziłeś na dźwignię razy 30, tutaj, bo rosło, już widziałeś, już było 67, 200, zaraz będzie nie wiadomo ile, na dźwigni razy 30, że tak powiem, 30, nie razy 3, pomyłka, 30, to też tutaj Cię wywaliło. Czyli jeszcze raz przypomnę, nie grajcie panowie na dźwigniach, a jak gracie na jakiejś dźwigni, to dźwignia, nie wiem, razy 2 może. Czyli na przykład, wiecie, żeby 2 razy Wam szybciej rosło, ale też 2 razy szybciej spada. Czyli gdybyś tutaj wczoraj otworzył sobie pozycję na dźwigni przy tutaj, prawda? I na przykład kurs wczoraj spadł tam od tej twojego 3%, no to tobie spadło 6%, czyli wsadziłeś 1000 dolarów, to normalnie by ci 30 spadło, a tak ci spadło 60, no. No a teraz jesteś jakby na zero. Ale jak będzie rosło, 10% urośnie, to tobie 2 razy więcej urośnie, czyli 20% tobie urośnie, no coś w tym stylu. Ja jakby w tym stylu rozgrywam małą kasą, bawię się, że tak powiem, na Maxce też tam dźwignię razy 3, razy 4 czasami, ale to też powiem Wam, nie jest hop-siup. Ja wczoraj byłem tu bardzo uradowany, ale jak zobaczyłem te spadki mocne i tutaj jak już byłem, miałem już, tutaj byłem, było już ponad 8 tysięcy dolarów miałem, ale jak tu zaorało, to już było chyba 6,5 czy coś takiego, nawet mniej, 6200 chyba było, coś takiego. Czyli patrzcie, trochę spadło, a mi już tak dużo zabrało. Dlaczego? Dlatego, że miałem swoich 7 tysięcy dolarów, ale grałem kwotą, to już było 26 tysięcy, więcej, to było 28 czy 27 tysięcy dolarów, tak. I kurs trochę spadł, a mi spadł dużo. I wczoraj, jak trochę się odbili, ja tutaj sprzedałem, tak, tutaj mam strzałkę sell. Nie, czekajcie, bo to jest 4 godziny wykres, przepraszam, to źle powiedziałem. Tutaj, sekunda, jeszcze raz. Dobra, pomyłka, przepraszam. Tu były wcześniej moje wejścia. O, jak tutaj tak spadło, tutaj byłem dużo na minusie, potem trochę odbiło, ja tutaj wczoraj sprzedałem i otworzyłem taką pozycję malutką za 100 dolarów, żeby tylko mieć tak też referencję, prawda? I jakby, no i teraz jestem jakby, zgarnąłem 7300 dolarów, 7300 jakby mam dolarów, tak, z tych
tam z 8, o, miałem maksymalnie 8, miałem 7300, a gdybym tego nie sprzedał, miałbym już 500 mniej, czyli miałbym 7300, miałbym 6800 w tym momencie. O. Ale co? Zaraz się ustawiłem, zaraz, nie tak zaraz, po kilku godzinach ustawiłem się znowu. Jak spadnie tutaj, trochę mi kupi. Spadnie tutaj, trochę kupi. Jak spadnie tutaj, trochę kupi. Jak spadnie tutaj, trochę mi kupi. Tak się poustawiałem, dlatego teraz czekam na odbicie. No zobaczcie, jak tak, ja tego nie wiem. Możemy zaraz pójść do góry i tyle. I jakby mi to nie będzie przeszkadzało, bo to, co tutaj robię, to jest, że tak powiem, zabawa. Zabawa, ale zyski wyciągam, tak? Zyski zbieram. Zebrałem trochę zysku, jest fajnie, jestem zadowolony, jestem bezpieczny. A prawdziwe coiny, powiedzmy, są gdzieś tam na portfelu, sobie leżą, do których nawet ja nie mam dostępu. Tylko moja. No ale dobra, no nieważne, to już mniejsza o to. Czyli ja tak na dzień dzisiejszy, bo mój majątek to jest tylko to, co mam tutaj na tym, na tej giełdzie, bo nie mam danych do portfeli. No, no tyle, ale to dobrze, bo gdybym ja miał te dane do portfele, to by tych pieniędzy nie było. A tak przynajmniej może ktoś z nich sobie skorzysta, fajnie. No. Już nieważne kto, ja bym je tylko przepierdolił. Mi nie wolno kasy dawać, pamiętajcie. Nigdy nie. No i teraz co? Jak tutaj, jak pójdzie kurs do góry, no to ja się nie martwię, że tutaj zamknąłem te pozycje na dźwigni, no bo się nie martwię. A jak spadnie, prawda, bo może być odreagowanie, zobaczcie, po takim wzroście, ja nie wiem, ale po takim wzroście może być tam jakieś, może być jakieś odreagowanie. No wczoraj mieliśmy szybkie odreagowanie, ale załóżmy, że to spadnie do 62, tak? Tutaj jak te takie Fibonacci mówią, 0618, taka, no, takie, wiecie. No, sprawdźcie sobie Fibonacci 0618, co to jest w Google. Może to tutaj spadnie, ja nie wiem. Tu też nawet fajnie, opatrzcie, tu była taka duża akumulacja, to może kursik nam, ale to tylko może kursik tutaj wejdzie znowu, tu coś porobi, no i pójdzie dalej do góry. Albo w dół, albo, no. A może poszli do lasu, a może poszli na grzyby. Zgaduj, zgadula. Co jeszcze takie znamienne, widoczne na wykresie Bitcoina? O, to widzicie? Zobaczcie, do tej czarnej krechy znowu wczoraj się odbiliśmy. Ona, na moich wykresach ja ostatnio, ona troszkę wyglądała inaczej. Ja tak sobie ją wtedy miałem narysowaną, czekajcie, ja miałem tą kreskę narysowaną tak bardziej tutaj na tych, nie na tych knotach, a teraz tak zrobiłem, żeby było tak, żeby trzy punkty dotykało, tak? Tu jest pierwszy punkt, tu jest drugi punkt, tak? Tu jest trzeci punkt. No i teraz ten górny kanał tego takiego, tej formacji, tak, bull flagi takiej, no to właśnie akurat się odbiło tak tutaj, o, że czwarty punkt tam dotknęło, tak, czyli mamy już takie piękne, jeden punkt, drugi punkt, tu trzeci, tu czwarty, poza ten punkt tutaj tutaj tylko wychodzimy, bo wiecie, jakbyśmy tak chcieli, o, żeby nie wychodziło, no to wtedy robimy takie, o, takie coś i wtedy to jest jeszcze inaczej, no i tak, wiecie, jeden tak narysuje, drugi tak, trzeci w ogóle tylko do tych, nie do knotów, tylko do tych takich korpusów, tak, tych świec. Nie, ja narysuję, żeby były trzy punkty ten. Jeden punkt styczny, tu jest tutaj dokładnie, drugi styczny i tutaj trzeci styczny jest, czekajcie. Tu jeszcze musi, no dobra, no mniej więcej, no dobra, no nie, tu nie chodzi już o takie ten, no ale tak mniej więcej nam tutaj dotkło i nam to odbiło. Może po tym wzroście, tak, to był naprawdę spory wzrost, od ile? 10 oktober, a mamy dzisiaj 15, no w parę dni, w tydzień czasu tak poszliśmy na Bitcoinie 15% do góry, no może będzie z tego. Tak, może cofnie, ale też jakby nie obstawiałbym na dźwigni. O, nie obstawiam na dźwigni. Pokażę Wam, jak jeszcze, jak mocno Bitcoin Dominance, zobaczcie, dominacja Bitcoina wystrzeliła ponad ostatnie szczyty, czyli jesteśmy znowu na bardzo wysokim poziomie i tutaj nam się robi Rising Wedge i powiem Wam, te Rising Wedge, one, jak ja widzę w 90 parę procent przypadków, one zawsze, nie zawsze, 95% przypadków, one dołem się wybijają. Czyli dominacja Bitcoina w końcu, ja tu kiedyś napisałem, że 25 listopada to będzie dominacja Bitcoina, będzie spadała, ale tak uważam, znaczy tak to jest, jak będzie hossa, no to altcoiny w końcu muszą zacząć pompować. Tu jest taki już wykres tygodniowy, zobaczcie. Ostatni tak wysoko byliśmy 3 lata temu, tam w 21 roku. Taka duża była dominacja Bitcoina, prawie 59%. Jak to w końcu jebnie, to nie znaczy, że Bitcoin będzie spadał, tylko to znaczy, że Bitcoin może się utrzymywać, albo nawet rosnąć, ale altcoiny będą rosły bardziej. Wczoraj to, co widzieliśmy właśnie na wykresach, to Bitcoin rósł, tak? Bitcoin tutaj zapierdzielał. Czekajcie, wejdziemy tu na 4-godzinny. Bitcoin sobie zapierdzielał do góry, tutaj wczoraj to tak mocno, a altcoiny no nie bardzo, nawet dzisiaj, zobaczcie. Tutaj jest lekko zielono, a alty takie lekko minus. O, niektóre nawet trochę więcej minus. Czyli Bitcoin nadal dominuje.
Informacja taka się wczoraj pojawiła, zobaczcie, że Elon Musk, no, oczywiście znaki zapytania, jak ja nie lubię, jak ktoś kurwa stawia znaki zapytania, to jest po prostu, wiesz, czy Elon Musk sprzedaje bitcoiny? Tesla przetransferowała swoje bitcoiny o wartości na dzień dzisiejszy 760 milionów dolarów na nieznane portfele. Czyli wcześniej Tesla dawno temu, tam parę lat temu kupowała bitcoiny, tak? Potem część bitcoinów w ogóle z tych, co kupiła, sprzedała ze stratą. Jebnięci, no ale, przepraszam, nie jebnięci. Nie jebnięci, bo ich biznesem, to pamiętajcie, biznesem Tesli, czy SpaceXa, czy Elona Muska nie są jakieś bitcoiny, jakieś tam parę, nie wiem, miliard dolarów, tak, czy 2 miliardy. Co to jest dla niego? Jemu nie chodzi w ogóle o jakieś tam pomnażanie majątku, jemu chodzi o, no wiecie, o co chodzi temu panu. Ten pan ma inny mózg niż my. On chce zrobić ludzkość, żeby była ludzkość gatunkiem międzyplanetarnym, czyli chce być człowiekiem, który na przykład przyprowadzi pierwszego człowieka na Marsa, o, albo zrobi, żeby cały świat, po całym świecie już jeździły samochody elektryczne, już taksówki wprowadza elektryczne. Niedawno nową Teslę pokazał, no cudowna rzecz, dużo więcej innych fajnych rzeczy robi. I teraz, o, przeniósł po prostu, Musk przeniósł, patrzyłem, sprawdzałem to, przeniósł swoje bitcoiny, tak, o tutaj, to był adres bitcoinowy, tak, 2 lata temu tam było trochę bitcoinów, 846 bitcoinów, tak. Nie, to jeszcze nie to. No dobra. Chodzi o to, że o, tutaj wczoraj te jego wszystkie bitcoiny zostały podzielone tak na 3 adresy, o. Po 75 milionów, 76, 77 milionów każdy. Po prostu on nie przeniósł. Nie przeniósł tych, ktoś nie przeniósł tych bitcoinów na giełdy, tylko po prostu przeniósł to na inne adresy. I już jest, czy on sprzedaje. No Jezu, nawet jak sprzedaje. No on ma inne rzeczy na głowie niż tam trzymanie kilku bitcoinów, że tak powiem. Co to jest tam prawie miliard dolarów w bitcoinie, jak sprawdźcie sobie ile, no Elon Musk net worth, no zobaczcie sobie, no bitcoin o wartości miliard, a jego tam majątek jest wyceniany na 246 miliardów, tak? No. Panowie, to wiadomo, to takie byłoby medialnie, takie wiecie, o, Elon Musk sprzedaje bitcoiny. To by było ciulowe. Moim zdaniem on tego teraz nie sprzeda. Moim zdaniem. Wiecie, popiera kandydata Donalda Trumpa na prezydenta. Donald Trump jakby pokazuje się, że jest pro krypto i też mówi, że Bitcoin, że Musk będzie tam w jego zespole, jak Trump wygra. I teraz Musk by sprzedał bitcoiny. No, raczej nie. Raczej nie. Co wczoraj pozytywnego zauważyliśmy na rynku? To, co przedwczoraj. Zobaczcie, przedwczoraj, jak widzieliście, 555 milionów, 556 milionów wpłynęło do ETF-ów, a wczoraj niewiele mniej, prawie 400 milionów dolarów wpłynęło do ETF-ów. I wczoraj mocno robił zakupy kto? BlackRock. BlackRock prawie 300 milionów dolarów. Jedna firma kupiła Bitcoin za 300 milionów dolarów. Pozostałe fundusze też troszkę. Pozostałe fundusze przedwczoraj mocniej kupiły, taniej. BlackRock wczoraj kupował. No, w sumie 370 milionów dolarów weszło do ETF-ów. To są naprawdę ogromne kwoty. I właśnie stąd, jak patrzymy sobie na dominację Bitcoina, czy na wykres Bitcoina, Bitcoin bardziej rośnie, tak? Czyli dominacja Bitcoina wzrasta, a altcoiny nie są kupowane. Altcoiny głównie są kupowane przez ziomeczków takich jak my, tak? Którzy oczekują większych wzrostów, mają mniejsze pieniądze, a te grube ryby, które, jak widzicie, tak, kupują Bitcoiny dziennie za 300 milionów, za 500 milionów, za 200 milionów dolarów, no to oni wsadzają w Bitcoina. Wyobraź sobie, żeby takie kwoty wydawali po 0,3 miliarda, po pół miliarda dolarów dziennie na zakupy jakichś tam, nie wiem, Fetcha, czy Cardano, czy czego tamkolwiek, czy Pepe, no to tam, no, to by zrobił się szałpał. Zrobi się szałpał jak ten, jak te zyski na Bitcoinie będą już wysokie, nie wiem, jak Bitcoin sięgnie, wam pokażę na przykład, jak gdzie Bitcoin sięgnie, o. Jak Bitcoin sięgnie około, nie wiem, 150-200 tysięcy dolarów, wtedy kapitał mocno, i to będzie króciutki okres, przez, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, będzie pompka na altcoinach, ludzie zaczną się wyścigować, kto więcej kupi, to więcej kupi, a wtedy będziemy musieli sprzedawać. Skąd te 220 tysięcy na Bitcoinie? Jest taki model, tu jest wiele lat wstecz, tak od 2014 roku, pokazany jest taki szeroki, mocny, bardzo długi wykres Bitcoina, tak od 13 tysięcy dolarów, kiedy był szczyt, w 2014 roku na hoście. RSI był tak wysoko, był overbought, tak,
Potem był znowu overbought, był szczyt, potem był znowu overbought, był szczyt i teraz ten overbought ma być mniej więcej tutaj, tak? Będzie troszkę ten RS, wskaźnik RSI będzie też trochę niżej, ale też będzie przegrzany mocno i z tego tutaj matematyka nam pokazuje, że mniej więcej Bitcoin będzie w tym momencie po 220 tysięcy dolarów. Tylko co oni to piszą? Aha, że w pierwszym kwartale 25 to szybko, no to coś szybko, no nie wiem. No szybko, dlaczego miałoby być nie szybko? Jak wcześniej w tym cyklu zrobiliśmy na Bitcoinie, jak wiecie, dużo wcześniej zrobiliśmy szczyt, tak? Zobaczcie. Dużo wcześniej niż po wcześniejsze halvingi, zobaczcie. To był halving poprzedni i dopiero później tam gdzieś żeśmy... O, to był halving i dopiero parę miesięcy po halvingu żeśmy poprzednie ATH przebili, a w tym cyklu jeszcze przed halvingiem żeśmy leciutko, ale przebili poprzednie ATH, tak? To miało ATH i już przed halvingiem dużo miesięcy, czyli jakby ta hossa taka wyprzedzona jest przez te ETF-y, moim zdaniem. No to może wcześniej, widzicie teraz tutaj wykres tygodniowy, to może teraz wcześniej zrobimy szczyt. Może nie zrobimy szczytu za 12 miesięcy w następną jesień, tak jak to dużo osób mówi, tylko może zrobimy szczyt już w marcu. O, w marcu. O, tutaj mieliśmy marzec tego roku był szczyt i teraz może marzec następnego roku, za kilka miesięcy, za 6 miesięcy będziemy mieli szczyt. No kto wie. Kto wie, ja tego nie wiem. I Wam też radzę nie zgadywać. Radzę Wam czerpać zyski. Jak będziecie na plusie, na jakichś pozycjach, czerpać zyski, po prostu brać. Pamiętajcie, od take profitów, czyli od zamykania pozycji na plusie, jeszcze nikt nie zbankrutował. Czyli wczoraj miałem na plusie tam jakieś parę tysięcy dolarów i to zamknąłem, no to od tego na pewno nie zbankrutuję. Gdybym zamykał na minusie cały czas, to można zbankrutować, tak, cały czas, coraz mniej. A jak mam coraz więcej na portfelu, no to od tego raczej nie zbankrutuję. No teraz widzicie, no teraz ja jestem w takiej sytuacji, ja osobiście chciałbym, żeby alty na chwilę tutaj lekko spadły, tak, żeby zrobiły tak, a do tej takiej kreski, o dotąd nawet, od 0.618, tak tutaj, żeby mi się te zlecenia wypełniły. Znowu będę miał krypto kupione za 20, teraz już tego nie ma. Znowu będę miał za 25 tysięcy dolarów kupione krypto i potem pójdzie do góry. A zobaczcie ty, pokażę Wam jeszcze dwa miesiące temu 100 tysięcy złotych, eksperyment, to był eksperyment na zondzie, wydane na 10 różnych kryptowalut. O, patrzcie, jestem praktycznie na zero, 60 dolarów na minusie. Potem drugie 100 tysięcy dolarów, eksperymenty tylko kupywane przez 5 tygodni, czyli po 20 tysięcy tygodniowo, to już będę na plusie, na 100%. Tak, tu już jestem na plusie, 460 dolarów. A na dźwigni razy 2 na MEXC, 100 tysięcy moje, 100 tysięcy pożyczone, tutaj będę na minusie, 1400 dolarów. Poczekamy na hossę, tutaj będą największe zyski. Na tej dźwigni razy 2 największe będą zyski. Dźwignię razy 2 możemy sobie zrobić bez KYC, czyli jak masz już kryptowaluty kupione gdziekolwiek, gdzie indziej, to taką dźwignię bez KYC masz sobie zrobić na MEXC. Tak, ja tutaj ustawiasz sobie, wchodzisz sobie na futuresmexc.com, no tutaj to wejdź na grupę, o tutaj, na grupę, wejdź na tą grupę, wejdź na tuk.pl albo opis tego filmu, tutaj wejdź, dołącz do grupy, do kryptoekipy, wypij ze mną kole, dołącz do grupy przyjaznej. Wes, to dobra, Wasze zdrowie. A, przy okazji, dziękuję bardzo chłopaki za lajki. Lajkujecie mi pięknie wideo, oglądacie pięknie wideo, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. To mnie cieszy. Tu klikasz, wchodzisz do grupy Przyjazny Inwestor. Jak ktoś nie wie, to mogę pokazać, ale jeszcze raz powiem, odradzam. I jak będziesz grał na dźwigni, to maksymalnie 1% swojego kapitału. Czyli jak masz 100 tysięcy, to maksymalnie 1000. O, i dźwignia maksymalnie razy 2. O, tutaj ustawiasz sobie razy 2. Ja tu mam ustawioną razy 7, ale nie korzystam z razy 7. Ja tutaj, może być to ustawione nawet razy 100, a tylko malutko z tego biorę. No, a dobra, to nie będę o tym mówił, bo to nie namawiam, naprawdę, bo to można tylko stracić kasę. Zarobić też, jeśli teraz otworzysz sobie pozycję na dźwignię razy 2, razy 3, kurs Bitcoina, czy tam inny krypto już tak bardzo nie spadnie, tylko troszeczkę może, a potem pójdzie do góry, no ty to masz dwukrotnie większe zyski. Normalnie na hoście byś zarobił na przykład 100 tysięcy złotych, a zrobisz 200 albo 300, no. Ale nie, no kurwa, chłopaki, nie namawiam. Ja tylko mówię, że tak jest. A mówię to po to, bo ja wiem, że wy, może nie każdy z was, ale większość z was oczekuje po prostu magicznego sposobu na to, jak zarobić więcej na rynku krypto, tak? Czyli nie interesuje nas kupienie Bitcoina i on zrobi jeszcze nam razy 2, razy 3, tylko żeby
kupić tego Bitcoina, ale żeby on zrobił nam razy 10. No to wtedy dźwignia razy, nie wiem, jak Bitcoin od tej ceny urośnie jeszcze razy 3, to tam do 200 tysięcy, to jak będziesz robił na dźwigni razy 3, to będziesz miał razy 9, czyli 9-krotny zysk. Normalnie byś zrobił na przykład 50 tysięcy? Nie, dobra, bo nie umiem zrobić 9 razy 5. Żartuję. No, dobra, zarobiłbyś 10 tysięcy, a zarobisz 900 tysięcy, tak? Razy 9, tak? A nie, no ja na razy 3 mówię. Dobra, sorry, przepraszam. Normalnie byś zrobił na przykład 10 tysięcy złotych na hoście, a zarobisz 30 tysięcy, jakbyś na dźwigni razy 3. No i tyle. Się nagadałem. Dobra, idę na słońce. Widzieliście, patrzcie, jakie słońce. No tutaj teraz widać, co? Nawet na mnie. Patrz. No piękne słoneczko. Dobra, wasze zdrowie, panowie, chociaż kola zdrowa nie jest. Też nie polecam, no ale piję, no. Chłopaki, ja nie będę was kłamał, nie będę was oszukiwał, nie będę maski zakładał na głowę i mówił, a wiecie, kola jest niezdrowa, dlatego ja jej nie piję, a potem zamykam komputer, tak, i już piję kolę. Nie, tak samo nie, odradzam wam, tak samo, ktoś, ostatnio kolega mówi, Lemen, dlaczego ty jesteś nie ten, niespójny, mówisz wszystkim, żeby nie grali na dźwigni, a sam grasz na dźwigni i pokazujesz. No ja mówię, bo to jest pojebane, ale że ja sobie gram, to jest tak samo jak wypalić, na przykład wy pijecie alkohol. Wiem, że, nie wiem, 85% z was pije alkohol. No i co? I na przykład jak też taki temat, dzieciom na przykład daje się czasami, dzieciom tam, nastolatkom kawałek alkoholu, a spróbuj sobie piwko statusiem. Na przykład ja was zapytam, dlaczego nie dajecie swoim dzieciom na przykład heroiny? Lub jakichś innych, takich mocnych alkohol. Nie, inne to tam są ciulowe, ale heroina na przykład jest bardzo fajna. I na przykład dlaczego nie dajecie? Nie, bo heroina, alkohol działa na wasz mózg, sprawdźcie sobie. Idźcie do psychoterapeuty czy do jakiegoś psychiatry. Alkohol ma takie same działanie na mózg jak heroina. Podobne, to same tam jakieś obszary w mózgu. To dajcie swojemu dziecku heroinę, no i już zaczniesz zaraz się burza. Nie tutaj na tym wideo, ale gdzieś tam w internecie. Nie, no piwo normalnie, wino, przecież można pić do kolacji. A heroina to jest Nie, heroina zażywana w małych dawkach to jest taka sama, tak samo działa jak zażywanie czego? Alkoholu w małych dawkach. I to jest bardzo złe, ja to odradzam i w ogóle nie chcę, żeby nikt tego robił, no ale jak raz działam sobie tam na dźwigni, na małym kapitale, sobie zabawy urządzam, a wy na przykład palicie papierosy albo pijecie alkohol, no to fajnie, żeby każdy pokazywał to, co robi. To świat będzie wtedy prawdziwy. Dobra, kończę pierdolić, zaraz zacznę schodzić na durne tematy i wideo mi zablokują, bo tak wczoraj też coś tam powiem dwa razy, jakieś słowo nie tak i oni już wideo, nie, jest, wiecie, jest niemonetyzowane, czyli nie wyświetlają się na nim reklamy. A jak się nie wyświetlają reklamy, to Google tego filmu YouTube bardzo nie promuje, bo mu na tym nie zależy. To o to mi chodzi, no. Wiecie, no. Dlatego bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wsparcie, za te wszystkie lajki, oglądanie w ogóle do końca i subskrypcje. No, jesteście cudowni. Dziękuję. Do widzenia. Nie dobranoc, do widzenia. 11:00, czas do miasta. Cześć.